Dziś zapraszam na film, na którym zobaczycie, jak naciąłem nakrętkę 3 z wojną. Tu widzicie, zaczyna się jeden zwój, tu się zaczyna drugi zwój i tu się zaczyna trzeci zwój. Tu jest skok 9 mm, także na każdy zwój przypada 3 mm, jak jest 3 z wojna. I tak samo musi być w nakrętce. Też widać tutaj, że się zaczyna jeden, tu drugi i tu trzeci zwój. I zobaczcie, ten fragment filmu nie będzie montowany. Z jednej strony się wkręca i z drugiej strony tak samo się wkręca. O, i po wkręceniu zobaczcie, minimalny luz jest, no ale mi to nie o to chodziło. Chodziło o to bardziej, żeby pokazać. Taki, no może zdyszkę 500, taki wyczuwalny. Gdzie takie śruby się stosuje? Takie śruby się stosuje na przykład w prasie balansowej. Chodzi o to, że tak, o tak jest, że wtedy uderzamy dużym impetem i tak jakbyśmy wpuszczali coś pionowo, tylko po prostu śruba nam to ogranicza i możemy ciężar na przykład za pomocą śruby 100 kg podnieść i nie czujemy dużego wysiłku. A tak jakbyśmy mieli taki ciężar 100 kg podnieść bez śruby, takiej dwuzwojnej, no to by był duży ciężar. Wtedy w tamtych śrubach przy prasach jest grubszy, jak to powiedzieć, gwint trapezowy. Tu ja zrobiłem gwint metryczny. No i w dalszej części filmu zobaczycie po kolei, jak ustawiałem, jak nacinałem śrubę, jak nacinałem nakrętkę i później jakich na końcu filmu zobaczycie, jakich narzędzi użyłem. Także zapraszam na dalszą część filmu. Ustawiamy gwint. To musimy ustawić w ten sposób, że tu 9. No to tu będzie na, u mnie na rączce 5. Tu jest, tu jest na A ustawione. To pierwsza linijka tamta, pozioma. O, zobaczcie, pierwsza od góry A. I tu jest 9. Tu dwie piątki obok siebie. To jest tamta na obrotowej dźwigni. I jeszcze jest ta piątka teraz. To ta piątka będzie tutaj. Teraz my nie wiem, czy ją zobaczymy. Tu A z powrotem. O, to jest ta po lewej, o tu po lewej stronie. To jest ta druga piątka, co jest ta odgięta. No i teraz będziemy już zaraz nacinać gwint. No i zaczynamy nacinanie gwintu. Tu będzie oczywiście, to jest przyspieszony film. Tak szybko w rzeczywistości nie nacinałem, bo maszyna bardzo szybko się przesuwała. I no nie miałem wprawy, jeszcze nie pierwszy mój gwint taki wielozwojny, to jest gwint 3 z wojny. Skok 3 mm, także nacinamy teraz pierwszą, jakby pierwszą nitkę. Materiał jest aluminium, bo tu mi chodziło głównie o to, żeby pokazać, jak to się nacina. Ale podobnie w stali się robi, no z tym, że dużo wolniej prawdopodobnie by to szło. Ale to się tak samo wykonuje jak w aluminium. Metoda jest ta sama. No, na takie jedno przejście koło o 6-8 razy przybieram i przybieram tylko tą szufladką prostopadłą do wrzeciona. Tamtej nie ruszam, bo tamtą to tylko zaraz zobaczycie. Nie wiem, czy będzie widać to bardzo na filmie. Ja będę to starał się troszeczkę przesunąć. Chyba to teraz nastąpi. O, zobaczcie. I teraz przestawiam o 3 mm tutaj na tej małej szufladce na 0. Już mam 0. I teraz tu znów zaczynam tak, jakbym zaczynał znów nacinać gwint. Później w dalszej części filmu będzie przybliżenie i będzie to wszystko lepiej widać. Tylko nie pamiętam, czy zrobiłem to na śrubie, czy na nakrętce, no ale jak uchwyt się wolno kręci, to wtedy tak to wszystko, można powiedzieć, nie wiruje. No, teraz nacinamy drugą nitkę.
Także jakby ktoś miał sobie spróbować i zobaczyć, czy ma dobrze ustawioną maszynę, to można jej próbować i na Artalonie. Jeszcze miększy jest od aluminium. O, już jedno z ostatnich przejść na tym drugim zwoju, bo to są trzy zwoje, one są w równej odległości od dolna. O, teraz już robimy trzeci, znów obracamy o 3 mm. No ja mam skok na tej śrubie 3, także no i teraz znów zaczynamy od nowa nacinać. Opowiem wam, że śrubę dużo łatwiej się nacina niż nakrętkę, no bo przy nakrętce to zrobiłem sobie taki specjalny przyrząd, zaznaczyłem oczywiście, bo nie można gwintować na zderzak, bo byśmy sobie zrobili szkodę w maszynie. Ja zrobiłem sobie taki zderzak z kartki papieru i z kawałka metalowego. Postawiłem po prostu na łożu. No i jak to by się przesunęło, to by się żadna krzywda ani temu materiałowi nie stała, ani maszynie. No ale pomimo tego wszystkiego wraz trzeba uważać. No i zaraz prawie będzie śruba, prawie będzie gotowa. O, już jedno z ostatnich albo przedostatnich przejść. No już ostatnich, bo już rozpiąłem śrubę, także no ciężko jest trafić gwint, jak to się mówi, na śrubie trzyzwojnej. No teraz będę zdejmował kamerę, dlatego takiego trochę tu zamieszania jest. No ale o, i zobaczcie, jak ta śruba wygląda. Odsuwamy sobie konika, wyjmujemy sobie śrubę. Ona, no oczywiście tam nie mam w warsztacie, mam kompresor, ale nie uruchamiałem i nie czyściłem jej, tylko pędzelkiem, tyle co pędzelkiem po prostu wyczyściłem. No tutaj na tym widzicie, tutaj o, jest u mnie 3 mm. Tu miałem, muszę, wycofywałem i jakby trzeba zawsze koryguję w prawą stronę. No tutaj na, nie wiem, zaraz powinno być widać. I później jedno przybranie. O, tu kreskę sobie zaznaczyłem, gdzie miałem pierwszy zwój. Tak zwany. No i tutaj już jest drugi zwój, to jest około 6 mm. No i zaraz będzie koniec tego i będziemy nacinać nakrętkę. Zaraz też zobaczycie. No nakrętka, mówię, dużo dłużej to wszystko trwało. No i teraz nacinamy nakrętkę. Kamera z powrotem na statywie. Tak to jest, jak nie ma kogoś do pomocy. Tak ręka lata, to wszystko tak i to trochę... Może dlatego, że za szybko będę musiał to wolniej robić i może wtedy to będzie wszystko lepiej i ładniej. No nakrętkę tak samo nacinamy, tylko zmieniony nóż. No mówię, dla mnie jest troszeczkę trudniej w otworze nacinać. Jeszcze lewe gwinty, to myślę, żeby było łatwiej, ale prawe jest, prawe się gorzej nacina. No i teraz tutaj nic się, można powiedzieć, że się nie będzie dalej na razie działo. Także zatrzymamy tu nagrywanie głosu i sobie pooglądajcie bez mojego głosu.
No i teraz już mamy, już tak mi się zdawało, że już jest nacięte. No i wtedy wziąłem tą śrubę naciętą, no i próbuję. Nigdy nie próbujcie na siłę wkręcać, bo można bardzo szybko zatrzeć. Także ja wkręciłem może 1/3 zwoju. No i tam na końcu miałem zamontowaną sercówkę. No ale wraz to nie weszło, także trzeba jeszcze ze 2 razy na każdym zwoju przejechać. No i trzeba to sprawdzić powtórnie. Myślałem, że będzie wcześniej to już zabierać, wkręcać się, no ale okazało się, że dużo później. Zobaczcie, tutaj ten materiał aluminiowy jest zamocowany. Taką podkładkę z aluminium zrobiłem, żeby się szczęki nie odgniotkły na materiale, żeby to po prostu ładnie wyglądało. No i każdy tam po przejechaniu 2 razy trzeba też jeszcze, to już wszystkie były, to trzeba znów sobie sprawdzam. No i to już, o, już widzicie, że to już wkręca się już dalej, ale jeszcze nie jest to, jeszcze nie jest to. Także to trzeba jeszcze znów przybrać, żeby to się zaczęło wkręcać tak, jak powinno się wkręcać. Ręką się powinno wkręcać, żeby się nie zatarło. Kiedyś w pracy robiliśmy takie śruby trapezowe do nakrętek, do brązu, do tokarki. No i niektórzy tokarze to zrobili tak, że no, tak jak potrzeba. Niektórzy zrobili za ciasno. Próbowaliśmy to pastą dotrzeć, zacierało się i robota była od nowa, trzeba było robić. Bo jak już się zatarło, no to po prostu nie było możliwości wykręcenia nakrętki, tej śruby z nakrętki. O, teraz zobaczcie, że taką sercóweczką sobie mam na końcu, sprawdzam, ale jeszcze, no jeszcze minimalnie, już jest blisko, ale to się zdaje. Ja mówię, nie chcę przybrać za dużo, lepiej przybrać mniej, a kilka razy, jak przybrać raz, a za dużo. I wtedy powstałby duży luz. No, także tutaj też. O, tutaj teraz widać było dobrze, jak szufladką przybrałem w trakcie wycofywania do tyłu. Nie wiem, pewnie ci, co dokładnie oglądają, to zauważą. No i teraz też było jeszcze przybrane. No i to już jest końcówka, jeszcze nie wiem ile. Jeszcze chyba 2 minuty i to już będzie zaraz koniec. No także zobaczymy zaraz. No powietrze by się właśnie w tym momencie czasem przydało. Trzeba równo ustawiać. Jeszcze. Także jeszcze będziemy przybierać delikatnie. A nie, jeszcze wyciszczone, bo to chyba już, o, to już teraz widzicie, zobaczcie, poszło. Teraz weźmiemy chyba, ja po ten oliwką to teraz posmaruję i to powinno się lekko wkręcać. Nie, jeszcze jedno takie wyrównanie chyba będzie na, ale to tylko po jednym przejściu na każdy zwój. To będzie trzeba 3 razy przetoczyć. No i na każdy. No ale to już jest na pewno końcówka. O, wyjeżdżamy, teraz będziemy sprawdzać. O. Aluminium na aluminium, no to ma podatność do przycinania się.
O, teraz właśnie to co mówiłem wcześniej, zobaczy zupełnie inne wkręcanie. O, i teraz jak się wkręciła, już śluzów nie ma, no to teraz można już wyjąć. O. Z jednej strony to co widzieliście na początku, no i z drugiej strony tak samo się wkręca. Także pierwsza moja śruba trzyzwojna zrobiona. A to już od dwóch to się liczy wiele z wojna. No i teraz zobaczycie film z tym papierkiem, co tam widzicie na spodzie. O właśnie, o to chodziło. Jak ja robiłem gwint w nakrętce, to sobie dojeżdżałem, tutaj było blisko i wtedy wyskakiwałem nożem z nakrętki i wracałem do tyłu. No a tutaj jakbym to przesunął, to nic się nie działo. No ale zawsze tam zatrzymywałem lewą ręką w tym momencie, a jakby tutaj był zderzak, to nie chciałbym być w tej, można by było sobie szkody narobić. Oczywiście mam zderzak, ale oczywiście zdjęty. Także lepiej gwinty nacinać bez zderzaka. No i tutaj narzędzia, jakich użyłem do nacięcia, to gwint taki, przepraszam, nóż składak do gwintów zewnętrznych, do gwintu, maksymalnie gwint odskoku 3 mm, materiał aluminium, śruba aluminium i nakrętka aluminium. No tu widać wtedy zwoje, pierwszy, drugi, no i tam trzeci. Leciutko się obraca. No powiem wam, że tak się przymierzałem do zrobienia tej śruby już jakiś czas. No i w końcu wczoraj mnie tak naszło. Mówię, w końcu muszę sobie to zrobić i sprawdzić, czy mi się to sprawdzi i czy to będzie się nakręcać. Ale się udało, także teraz jeszcze na koniec. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję wam za oglądanie w tym roku, za udostępnianie. No i zapraszam na przyszły rok. Mam nadzieję, że będzie też tak samo udany jak ten i że filmiki będą wam się także podobać. Dziękuję.